tutaj się nie ruszać. Ej, halo! Jak to? No mówię, no to jest niesprawiedliwość. Ja się ładuję. Nie, oni w dwójkę przyjadą sobie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony użytkownika DWW, a to jest kolejny odcinek, gdzie zagrajmy w Star Wars Demolition. I oczywiście bez zbędnego przeciągania jedziemy do kolejnej postaci, która będzie ogrywana w tej serii, którą będzie tym razem generał Otto ze swoim pojazdem AT-ST Walker. Więc jak pirat będziemy mieli tutaj starca, który będzie musieli oczywiście przejść kolejny tryb i zobaczymy, czy tym razem nam to wyjdzie. Za długo gadałeś chyba i dlatego cię kurde przerwało. Że będziesz najbogatszy w jasnych marzeniach. A co się okaże, że tak naprawdę nie będziesz. Albo będziesz, tylko że po prostu wszystko ci wykradnie. Zresztą staruszki wiadomo jakie są. Najczęściej to one chcą mieć jak nie wiadomo ile kasy. I powiem wam teraz tak szczerze, że... A przed o tym odcinkiem testowałem sobie tą postać, żeby sprawdzić jak mi się gra i tym podobne. No i powiem wam szczerze, otwarcie. Nie podoba mi się gra nim. Z jednego prostego powodu praktycznie, bo... Jeżeli chodzi o to, to... No serio? Już od razu odpalił się tym. Chodzi o to, że jego zasięg jest taki bardzo kiepski, tak naprawdę, bo widzicie co się dzieje. On jest beznadziejny, jeżeli chodzi o mniejsze te pojazdy. Bo on praktycznie, o widzicie, nie potrafi jej w ogóle trafić. A jeżeli on jest, ten pojazd jest tylko idealny na duże. Ja nic więcej. No, no zobaczcie, no nie mogę nic zrobić, bo on kręci się w lewo i w prawo. To jedynie jak tylko mogę go uderzyć, to tylko poprzez te uderzenia, właśnie poprzez te serie. A ten mały to może niestety sobie mną działać ile wlezie. I to trochę też wyjaśnia, dlaczego mi tak dobrze szło, jeżeli chodzi o... Na przykład, nie wiem, Wayne'a Foxa, czy w poprzedniej postaci, czyli Boba Fetta. Bo było o wiele lepiej przede wszystkim. O nie, nie weźmie z tego. No niestety już to wziął. I on teraz będzie to wykorzystywać przede wszystkim. Bo teraz to ja naprawdę nie wiem, jak to się robi. Mam wrażenie, że gra jest nastawiona na to, żeby ten... Żebym cały czas te rzeczy brał, bo... W tym przypadku one będą bardzo pomocne. No jak ja dostanę na przykład takiego traktora, no to raczej nie. A czekajcie, ja spróbuję coś zrobić. O, uwaga! Odepchnę go? Nie, niestety nie odepchnę, ale mam już tarczę bardzo małą. No dobra, dobra, na razie idzie. A widzę, że chcę... Ja chcę użyć podwójnego ataku, a na razie nie mogę. Gdzie ty jesteś? O, ty idziesz na górę! Rudo! Tym razem ja zostałem oszukany. Tak jak widać było. Ale chyba nie mogę. A nie, mogę. Ile? To spróbuję coś takiego. Gdzie ty jesteś? Kurde! Nie gadajcie, że ja to przegram najpierw. Widzicie, co się dzieje z tym. Ja nie mogę nic tutaj zrobić, absolutnie. Ja się nie dziwię, że większość ludzi, bo ja czytałem opinie. No, ja to przegram. Ja to przegram, bo ja nie mogę go w ogóle trafić. Czytałem opinie mówiące o tym, że generał Otto jest najgorszą postacią, jeżeli chodzi o ogrywanie właśnie turniej. Ogrywając to, co robiłem właśnie podczas tego, to ja trochę się nie dziwię, dlaczego ludzie tak twierdzą, bo rzeczywiście... Nim się beznadziejnie gra. Jak on ma zasięg tylko tak naprawdę na jedne teren, no to nie jest dziwne. O, widzę, że się zbliżasz, dlatego bardzo cię proszę, żeby się tu nie zbliżał, bo widzi, że ja się ładuję. Tak, on chce już tego, chce już uniknąć tego, żebym ten... O, właśnie. Dlatego się zbliżył. Tylko dlatego on się zbliżył, bo już widział, że tego. Chwila, przecież ja mam jeszcze tą moc, to mogę to... A, nie, już go odepchnąłem. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś! A, już nie mam tej broni, szkoda. No zobaczcie, on nawet nie potrafi celować do góry, on jedyny gdzie umie, to tak naprawdę tylko do tego. Tylko naprzód. A mogę tak zrobić? Może tak szybciej mi pójdzie. Może się skupić tylko tak naprawdę na ładowaniu się. O ile on w ogóle coś robi? Nie, nic nie robi. Okej, to teraz ja spróbuję.
Trochę sobie to naładuję i zobaczymy, czy coś mi z tego pójdzie. Fajnie by było, ale nie wiem, czy to coś w ogóle da. Czy ja go trafię? A, chyba trafiłem. Och, on chyba ma to do siebie właśnie, że potrafi właśnie namierzyć. Ale czy tak się uda, to nie wiem. Ale zobaczcie, on jest tak beznadziejny, widać wyraźnie, że nie wiem, już jest 5 minut, a ja nie potrafię go w ogóle trafić. Więc obawiam się, że chyba będę musiał niestety robić cięcia, bo inaczej chyba się nie da. To wiem, to wystrzelę w niego może miny. Bo tak to bym normalnie już przeszedł wiadomo, do drugiego etapu. A jak bez przerwy on się tylko ładuje i bez przerwy tylko mam się skupiać na tych o atakach, no to nie wiem, czy to coś ma to do rzeczy. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ale zaraz padnę. Ja zaraz padnę. Już to widzę, że ja już padnę. Raczej jeszcze się naładuje, ale to już będzie tak naprawdę ostatki, mi się wydaje. No właśnie, to były już ostatki niestety. Więc nawet jeżeli to nic z tego by nie wyszło. Kula! Kula daje fula. Więc mówię, raczej będzie tak, że chyba skupimy się tylko na tych jednych rzeczach. O, ho, 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 ho. No, bo szybciej niestety widać, że ja bardziej się skupiam na tym, że to ja mam paść, a nie rywal. No, on tu utknął w ogóle. Czy ja mogę tego, czy mam? Mogę go tak namierzyć? Mogę. Stój! Stój! Jeszcze widzę, jaki jest problem. On tak się nie może stać. Boże Chryste, co to ma znaczyć? Ja nawet nie wiem. Rzeczywiście, no i muszę niestety tu przyznać rację, że generał to rzeczywiście beznadziejny. Bo co ja innego? Bo ja nic tu nie mogę zrobić. Jak on jest oporny tak naprawdę używania tylko jednej rzeczy, no to dziw widać wyraźnie. Dobra, ja wam powiem tak, moi drodzy. Ja jeszcze zagram minutę. Jeżeli przez minutę nic się nie zdarzy, to ja wytnę to, bo chyba nie chcecie oglądać, jak w kółko cały czas próbuję go trafić, a on mi bez przerwy ucieka, albo będzie się ładował. Bo to nie jest tak naprawdę sposób, żeby to coś robić. O, nawet nie musiałem, bo właśnie padłem. Nie, dobra, powiem wam tak. My się widzimy, jak pokonam go. Dobra, udało się go pokonać trochę w innym sposobie niż normalnie, ale jako tako w końcu możemy mieć go z głowy i możemy lecieć do następnej rundy. Jesteś ostateczną mocą wszechświata. No nie powiedziałbym tak naprawdę, jak jesteś mega mocno ograniczony tak naprawdę do strzelania tylko do ogromnych strzałów i tak naprawdę do poprzez tego, że może będzie się miało szczęście, nie wiem, dodatkowo przy tych pewnych rzeczach. Bo tak to raczej to nie powiedziałbym, że to będzie miało jakieś znaczenie. A wiecie co, ja zestrzelę to, zobaczę, czy coś z tego wyjdzie. I przy okazji strzelę oczywiście tego. W takim przypadku. Ale widzę, że chyba nic to nie pomogło, chociaż może, nie wiem. O, widzicie? Ja mam tylko to, że mogę strzelać do nich. I to jest tak naprawdę jedyny plus. Ale widzę, że na razie to stoi. I oczywiście już koledzy przyszli tutaj, bo czemu nie? I jak najbliżej tylko nich, żebym ich nie trafił. Ale zobaczymy, może akurat na Nabu będę miał szczęście, bo na Nabu zawsze miałem jako tako takie ten, dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o Phantom Menace, bo dobrze każdy pamięta. I widzę, że ktoś tutaj używa tych broni bez przerwy. O, chwila. Wziąłem chyba torpedę. O, ładnie. Ładnie poszło. I postaram się teraz się zestrzelić, jak tylko się da. Ja wiem, że już się ktoś tam ładuje. O, no zobaczcie, no on nie umie celować nigdzie poza prosto. Prostym celem. Nigdzie więcej. Więc jaka mi to fajna postać jest tak naprawdę? Żadna prosta. Ona jest tak naprawdę... No trzeba to określić jasno, ona jest wkurzająca. Bo jak ona skupia się tylko na jednej rzeczy, no to widać jak to ten... Jakie to jest mega poważanie. O, chwila. Może go wyeliminuję, tak. Czekajcie, ja wyeliminuję, tak. Muszę najpierw wyeliminować tak naprawdę to. Dopiero potem będę mógł się skupić na tym. A nie, dobra. Jest wyeliminowany. Dobra. To mam cię z głowy. Mogę iść dalej. Dziękuję. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy.
Czy chciałbyś mi coś powiedzieć, mój drogi kumplu? Mieszko, mój koleżko? Wiadomo, że to nie Mieszko, ale może określmy, że na tą grę to będzie Mieszko. Oczywiście. Zawsze dostają, a później korzystają z tego. O, mogę do publiczności iść. I nagle teraz ten, zgniatam jakiegoś rywala i wszyscy... kurde, to było za mocne! Takie sprawy można wiedzieć. Oczywiście on pojedzie za mną, prawda? To w takim razie masz moją niespodziankę. Dzień dobry. A już chce mnie wykopać. Już chce mnie wykopać. Widać wyraźnie. Dobra, to w takim razie zrobimy coś takiego. Nie mam tarczy. Chciałem powiedzieć, nie mam tarczy, ale nie, gdzie mnie przeniosło. A tu mnie przeniosło. Dobra. Ty i tym lepiej, bo nawet przeniosło mnie na drugą stronę. Dzięki temu będę miał szybciej, jeżeli chodzi o tego, o naładowanie się. I dobra. I teraz mogę iść. Gdzie ty poleciałeś, co? Poleciałeś, kurde, na dół, bo widziałeś, że już na ciebie się szykuje. Tak, ty cwaniaczku? O, tyk, 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 tyk! I o to właśnie chodziło. Tyk, 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 tyk. O nie! A nie, chwila, on myślałem, że on używa tych rakiet. Ale chyba nie. Dobra, teraz będę miał tego. Absorbowanie energii, więc... Nie wiem, czy to mi coś da, ale chyba powinno, że ten, że szybciej to zgarnę. Dobra, mam go z głowy, super. Teraz mogę mieć ten, mogę przejść do następnego etapu. No i superowo, praktycznie. Lecimy dalej, do następnych tych etapów. Nie, ja nie chcę się ładować, bo to już nie jest mi potrzebne. Ja chcę przejść po prostu do następnej rundy. No oczywiście, jak najbardziej generale Otto, który skupia się tylko na jednej rzeczy. I powiem tak, a oryginalnie miałem przygotowaną rzecz, jeżeli chodzi o generała Otto, kim on jest, ale patrząc na to, co się tutaj dzieje i to, jakie mam trudności tak naprawdę z tym, żeby w ogóle wygrać, to nie wiem, czy to jest sens omawianie tak naprawdę go. Bardziej bym powiedział, że to jest tylko po prostu takie coś, żeby, może nie wiem, to była jakaś taka dodatkowa ciekawostka, czy tym podobne. O, chwila, wiem, że ty tu jesteś. Nie weźmiecie mnie. Nawet jakbyście bardzo tego chciały, to mnie nie weźmiecie. Ale za to już jego zaraz zgładzę chyba. Tak jest. O Jezu, ale odbicie. I dobra, możecie tak zgładzę na tego. Na ostatnie uderzenie. Dziękujemy bardzo. Ciebie już nie ma. Lecimy dalej. Biorę teraz tego, obserwowanie energii. I na kogo by tu użyć? O, na ciebie użyję, kolego jeden. Na wielkiego mamuta, który nie wiem co ma, ale nieważne, ma coś. Albo może odejdę w tym momencie? Bo już wiem, że oni będą na mnie się rzucać. Już czuję, że on mnie goni. Tak, on mnie goni i to było jak najbardziej oczywiste. Wystarczyło spojrzeć na mapkę, że widać było, że ta mapka zawsze cię na mnie leżała. I widzę, jaka jest ich taktyka. Zbliżyć się do mnie jak najbliżej, bo nie będę mógł atakować. I dzięki czemu będę ten. Przez to będę mógł. Nie będę mógł nic zrobić. Ale myślicie, że jeżeli jesteście tacy cwaniary, kurde, zepchnął mnie tam. I przez to niestety akurat. Trochę mnie zżera. Na szczęście to nie będzie na tyle, żeby już nie miał życia, ale jednak to trochę sporo. Dobra, spróbuję go zestrzelić. Nie uda się, bo już widzę, że on jest tam. Raczej nie udało się. No niestety. Bo już on praktycznie tego, bo on już praktycznie tutaj czeka cierpliwie. Odepniesz mnie? Co? Odepniesz mnie? Odepniesz mnie, oczywiście, że mnie odepniesz. Ale cię wykończę. Dziękuję. A teraz ja stąd spadam, bo już kolega przyszedł. Desert Skiff Destroyed. Czek, proszę bardzo. Przepraszam, proszę pana. Proszę się odsunąć. Ja muszę przejść się na stronę. W ogóle muszę poszukać gdzieś tego. Gdzieś ładowania. Tego, bo ja praktycznie nic nie mam. Jeżeli chodzi o broń. Ale czy gdzieś mogę to tu znaleźć? Bo zapomniałem. Bo wiadomo, tutaj jest akurat sporo miejsca, gdzie jest dużo takich ciekawych rzeczy. O, nawet to, że mogę tutaj sobie bez problemu przejść. Jakbym był Wayne'em Foxem albo właśnie typowo Boba Fettem, to miałbym ten problem. Ale tu akurat go nie mam, więc mogę sobie po prostu tak... No może nie tak, ale mogę sobie od tak przejść.
I też to, że jestem niewidzialny, to mam tą korzyść, że mogę strzelać cię i ty tego nie zauważysz. I zdobyłem Force Kit number one! Więc chyba dodatkowe punkty za to. O, spadłeś! Ja zaraz też! Ale ja nie zginę. Ale on może zaraz zginąć, bo już ma mało życia. Ile? Wymierzę cię! O ile będę miał taką okazję. A, dobra, już padł. Nie muszę nic robić. No właśnie, Rancor Demolish. Zasmakuj ostateczne uderzenie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I możemy już spadać stąd. Dzięki tamta bestyjko za zgładzenie go. To było akurat bardzo potrzebne. Bo dzięki temu już przeszliśmy trzeci poziom i możemy przejść do następnego. Dobra, tam nie musisz się śmiać, bo co z tego, że akurat zaliczyłeś to, bo nawet go ja nie wykończyłem, tylko ta bestia go wykończyła, więc o czym my tutaj mówimy, co? O czym my tutaj mówimy? Ale dobra, ostatni poziom, klasycznie oczywiście zimowy, który będzie dosyć trudny. I ja to wiem, że będzie trudny, patrząc na poprzedni odcinek, jaki był, że praktycznie nic nie mogłem tutaj Praktycznie męczyłem się niemiłosiernie. I zakładam, że pewnie są ci sami rywale, co wtedy, czyli znowu ten stomp, znowu ten. Tylko że w tym przypadku tutaj no nie będzie dwóch generałów Otto, bo przecież ja jestem generałem Otto, więc podejrzewam, że będzie ktoś inny. Ale kto taki, to nie wiem. O, dobra, nic z tego nie wyszło niestety. I słyszę, że ktoś się ładuje. Ale przez to, że wszyscy tutaj są, to raczej to ten. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to robić. No właśnie, to chyba nie jest dobry pomysł. Ja stąd spadam! Nie chcę mieć z wami na razie, chłopaki, nic do czynienia. Bo widać wyraźnie, że wszyscy tutaj zgromadzili się. Właściwie to może nie zgromadzili się, tylko właśnie zrobili takie dwie grupy. Że jedna chyba grupa mniejszych, druga grupa chyba większych. Bo ciężko to określić. I co? I dostaną, czy nie? No paru dostało, ale czy tak ostatecznie, to ja nie wiem. Dobra, ja stąd trochę ucieknę, bo z tego co ja widzę, chyba nie mam tarczy. Ale za to ciebie zgładzę bardzo chętnie. Ależ to było piękne celowanie teraz. Ale chwila, bo tu widzę, rakiety na mnie lecą cały czas. A chcę ich uniknąć, jeżeli tylko można. Dobra, absorbowanie energii. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać, jeżeli można. Chwila, tego wielgoluda tutaj nie ma. To jakim cudem ziemia się zatrzęsła? Nie wiem. Wiecie co, jednak ta broń jest fajna, bo jak jej używam, to mogę wszystkich odepnąć i takie z drogi mi stąd! Ja tutaj jadę na spotkanie. A nagle to takie, a może jednak nie? Dobra. Na szczęście mnie tu nie przyciągniesz, więc mogę lecieć spokojnie do następnego celu, który widzę już widzę, że jest idealnie pod wyeliminowanie. Tylko czy on się da wyeliminować, bo oczywiście pewnie się tam wróci, żeby się podładować, nie wiem gdzie on jest, gdzieś się zakręcił, o tu jesteś! Zdobyłem w Scorch Fist number two! Jakby to powiedziała pewna postać. Ale i tym lepiej, mam korzyść, mam troszeczkę korzyści. Dobra, jeszcze lecimy. Ale muszę troszeczkę uważać, bo nie mam dużo życia, a wolę już coś mieć. Warning weapon power low. Wiem o tym, że mam małą moc, ale nic z tym nie poradzę niestety. Jedyne co mogę zrobić, to tak naprawdę nawalać? O, albo być niewidzialnym. To też jest dobra opcja. No, teraz on nie wie co go zatrzymuje. Ale okej. Okay. Wiem, powtarzam się w tym odcinku, lecz co innego mogę powiedzieć tak naprawdę o General Otto, niż po prostu patrzeć na to, co się tutaj dzieje. Dobra, ja wiem jedno. Ja muszę chyba rozwalić te tarcze, bo jeżeli nic z tym nie zrobię, to
Oni będą w nieskończoność się tak regenerować. Dobra, i ciach! Bo oni już nie mają praktycznie tego, życia. Zdobyłem force hit number one. Mam wrażenie, że jak robię takie ataki, to i tym lepiej na tym korzystam. Teraz. Czy ja właśnie, nie wiem, uderzyłem się swoją własną bronią? Niemożliwe. Chyba, że... Nie wiem, to miało być coś na kierunku takiego, że nie wiem. Miało trafić, ale... Trafiło na mnie, bo ze względu na to, że rywal był blisko mnie, czy coś? Bo ciężko to powiedzieć, tak naprawdę. Dobra, wezmę kolejną broń. Ale na razie jej nie wezmę, bo ze względu na to oczywiście, że ten, że... Nie mogę... naładować mocy. Proszę mi stąd spadać. Ja chcę jeszcze szybko naładować. Niestety muszę. A rywale zaraz podejdą takie... Nie, wcale nie musisz. Masz ginąć. I ja pójdę z tobą. Dobra, mi tyle starczy. Tyle mi starczy akurat tego. Detonator fermonowy. Czyli oczywiście te. Miny zostały użyte. Miny, szczerze powiem wam, są takie trochę bezużyteczne. One się nie przydają do niczego, moim skromnym zdaniem. Bo co z tego, że rozwalisz tego, uderzysz miny, jak i tak to ci nic nie robi. Co to był za dźwięk teraz? Dorwę cię, ty cholero! To nie będzie twoje, to jest moje! Nie, myślisz, że co? Myślisz, że jesteś blisko, to kurde zgarniesz te korzyści? Otóż nie, mój drogi kolego. Musisz zginąć, tak jak właśnie teraz to zrobiłeś. Dlatego teraz może tylko obserwować wyraźnie, jak się toczy rozgrywka. O, i zniszczyłem kolejną rzecz, super. O, ja stąd spadam. Tak, ja stąd spadam, a idę prosto do niego. Tu też spadam. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać, ja idę na stronę. Może to... O, właśnie, to w sumie dobrze pasuje. Ja idę na stronę, poczekajcie chwileczkę. I teraz tak stoję i takie... O, ale miło. Co za ulga. Dobra, chłopaki, już się wracam. Poczekajcie chwileczkę. Ja już załatwiłem swoją sprawę. Mogę z wami powalczyć. Mam nadzieję, że się tam nie pozabijaliście między sobą. Co nie? Ale widzę, że chyba wszystko jest z wami w porządku. Dobra. Teraz tylko wystrzelić się idealnie i będzie po tobie. O, można tego rozwalić. Myślałem, że nie można. Myślałem, że on jest tak naprawdę niezniszczalny, ale widocznie jest zniszczalny. Tylko trzeba po prostu na niego uważać. Ja zaraz padnę. Ja już to widzę, że ja zaraz padnę. I znowu będę musiał powtarzać, prawda? Bo mówię tak, bo po tym, co było na ostatnim, na pierwszym rywalu, to już wolę tak naprawdę po jednym razie tak naprawdę robić cięcie, bo to nie ma najmniejszego sensu przy takiej postaci, która jest ociężała i bezużyteczna. Jeszcze oni się uciekają przede mną, bo wiedzą, że jaki ich los czeka. I ciach! Nie trafi, bo będzie się kręcił w to mi z powrotem. No, chyba nie trafiło niestety. Szkoda. O, stoi? Czy nie? Znaczy stoi, ale nie stoi ostatecznie. Dobra, może się tu odsunę. Szkoda, że nie ma tutaj tego, niedźwiadka. Bo on by się szczerze teraz mega przydał. Gdyby był taki oczywiście, bo dzięki temu wiecie, ja bym miał korzyść taką, że mógłbym ten, że mógłbym spokojnie wyeliminować go. Nie namierzy mi tego, bo jest za mały. Prawda? I widzę tą taktykę, że na tą to najlepiej tylko strzelać i natychmiast uciekać. Że to jest taka typowa taktyka niestety tchórza. Bo po co ja mam atakować? Najlepiej kurde, żeby cały czas trzymać się tak naprawdę wszystkich z daleka. Oczywiście, teraz będę miał tego. Kulę, która... Za dużo mi niestety nie pomoże. Wszyscy są koło siebie. A ja nie mogę niestety szaleć. Przypominam. O, Snow Speeder. Zniszczony. Ja też! Co tu się stało?
Jak? A, rakiety. Oczywiście komputer wykorzystuje raz, dwa, trzy, cztery, wszystko i potem tak to wychodzi. Tak jak już mówiłem. Nie ma sensu. Ja kurde wrócę, jak już ich pokonam. Udało się w końcu pokonać ich. Wiecie, ile mi zajęło próba akurat tego przejścia? No tym razem mniej, bo cztery próby, ale to też była męczarnia, praktycznie niecelowania i tym podobne. Ale przynajmniej ta próba spowodowana była taka, że przynajmniej najwięcej kredytów zgarnęliśmy. Wciąż mniej niż 10 tysięcy, ale jednak. Czas na finał końcowy. Słaby, szczerze, ending tak naprawdę. Bo co? Wyszedł na balkon, pośmiał się, kurde, że a ja mam budynek i fajnie, i nic z tego nie wyszło tak naprawdę, więc mówię, beznadziejny trochę ending. Nawet może i tym lepiej, że Otto jest tak naprawdę nielubiany, bo jego nawet ending jest bez sensu, żeby nie wiem, nie mam pojęcia, jak go określić tak naprawdę. No ale cóż, może takim niejasnym określeniem zakończmy ten odcinek, tak być. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Jestem użytkownik AdWWE. Na razie i cześć!